Kampania wyborcza powoli zbliża się do końca. Dokładnie za tydzień wybierzemy posłów do Parlamentu Europejskiego. Ja nazywam się Albert Bystroński i zapraszam na drugą debatę wyborczą w Telewizji Wrocław. Do studia zaprosiliśmy kandydatów do Europarlamentu z naszego okręgu wyborczego i na początku chciałbym przypomnieć, jakie zasady obowiązują w naszym programie. Otóż na każdą odpowiedź macie Państwo 1,5 minuty. Chodzi oczywiście o to, żebyście wszyscy Państwo mieli taki sam czas na prezentację swoich poglądów. Czyli wszystko jest jasne, możemy zacząć. Pierwsze pytanie jest takie. Parlament Europejski już dzisiaj współtworzy prawo w kilkudziesięciu dziedzinach. Czy jesteście Państwo za tym, żeby nadal powiększać jego kompetencje, czy też może, żeby je ograniczać? Pani Anna Kubica, Europa Plus, Twój Ruch. Europa Plus, Twój Ruch oczywiście jest za jak najszerszymi kompetencjami Parlamentu Europejskiego. Oczywiście to się w tej chwili już dzieje. Tych zakres dziedzin, gdzie Parlament Europejski ma kompetencje do stanowienia prawa, jest ogromny. Natomiast w naszej ocenie powinien być jeszcze większy. Oczywiście służba zdrowia, również gospodarka. Wiemy, że no niestety, ale na przykład jeżeli chodzi o służbę zdrowia, rodzaj i poziom usług medycznych świadczonych w Polsce jest niestety niski. Wprowadzając standardy unijne, które są wyższe na zachodzie, te świadczenia polskie, świadczone przez polskie szpitale, polskich lekarzy byłyby wyższe. Dlatego jak największa wprowadzanie europejskich standardów do polskiej rzeczywistości będzie... Służba zdrowia, coś jeszcze? Oprócz służby zdrowia oczywiście gospodarka. Bardziej korzystnym dla na przykład polskiego przedsiębiorcy byłyby wspólne przepisy unijne dotyczące prawa podatkowego. Nie mówię tutaj w tym przypadku o stawkach podatkowych, bo to jest kwestia bardzo indywidualna, jeżeli chodzi o poszczególne państwa, zależne od kondycji finansowej, ale sposób naliczania i odprowadzania na przykład podatku VAT od zakupu towarów ułatwiłyby innym przedsiębiorcom, zarówno na terenie Unii, jak i samej na terenie Polski, prowadzenie działalności gospodarczej w sposób łatwy, bo nie byłoby zaskoczeniem dla obywatela polskiego inne prawo w zakresie prawa podatkowego na terenie Unii. Dziękuję. Pani Lidia Geringer-Deodenberg, SLD, Unia Pracy. Parlament ma już w tej chwili bardzo dużo kompetencji danych traktatem lizbońskim. Traktat wszedł w życie w 2009 roku, ale w praktyce dopiero po 2 latach zaczął funkcjonować tak jak trzeba. No, wybory według tego traktatu do Parlamentu Europejskiego odbędą się po raz pierwszy. Parlament ma bardzo dużo kompetencji i bardzo dużo pracy. Wiele dziedzin wymaga dalszej harmonizacji. Ja nie poszerzałabym od razu Parlamentowi jeszcze kompetencji, ponieważ nie wykorzystał wszystkiego, co mu dał traktat lizboński jeszcze. W związku z czym jestem za tym, żeby integrację zacieśniać, ulepszać, patrzeć, gdzie szwankują przepisy, dobrze implementować unijne prawo. Bardzo często dyrektywy są źle implementowane. Skupić się na tym, żeby było jak najwięcej regulacji, które nam ułatwiają życie, a nie komplikują życie. A jeśli chodzi o sam parlament i zwiększenie w jednej dziedzinie kompetencji, to chciałabym, żeby parlament mógł sam decydować o tym, gdzie ma swoją siedzibę i wybrać sobie miasto na swoją siedzibę, bo na razie decyduje o tym Rada i mamy 3 siedziby, co jest bardzo niewygodne. Czyli nie tyle zwiększać kompetencje, co wykorzystać te, które już są, tak? Tak, plus ta jedna o decyzji, gdzie ma być siedziba. Pan Zbigniew Skowron, Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy parlament powinien mieć większe kompetencje, czy może mniejsze? Ja uważam, że Parlament Europejski powinien jak gdyby spójnie współpracować z państwami członkowskimi po tej 15, czyli młode państwa, które weszły do współpracy w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o Polskę, spójność przepisów prawa polskiego z prawem europejskim. Jak dotąd, to niestety, ale te przepisy Unii Europejskiej nie są spójne z naszymi przepisami obowiązującymi w naszym kraju. I to się kłóci w gospodarce. Mamy przykłady na polu w dziedzinie gospodarczej, gdzie przepisy, które są ustanowione w Unii Europejskiej,
eliminują nasze przedsiębiorstwa, które po prostu, no niestety, za szybko muszą się dostosować, przeinwestują się, prawda, bo nie są spójne po prostu przepisy, ja mówię tu z punktu widzenia praktycznego, nie są one spójne. Może pan podać jakiś przykład? No mam na myśli po prostu, jeżeli chodzi po prostu przykład ostatnio, proces wędzenia produkcji. Polskie wędliny, polska produkcja jest niestety najlepsza w Europie i na świecie. Cieszymy się z tego. Tak. Ale przepisy Unii Europejskiej są, że tak powiem, dostosowane do przepisów unijnych i eliminują nasze produkty, które są niestety, ale najlepsze. Dziękuję bardzo. Pan Artur Zasada, Polska Razem, Jarosława Gowina. Parlament Europejski po traktacie lizbońskim rzeczywiście ma ogromne kompetencje i bałbym się jeszcze powiększać zakres tych kompetencji, biorąc pod uwagę doświadczenia z pracy w Parlamencie Europejskim w ciągu ostatnich 5 lat i z pomysłów, jakie są tworzone przez niektóre grupy polityczne czy poszczególnych pojedynczych posłów. Unia Europejska powstała tak naprawdę po to, żeby zrealizować 4 podstawowe swobody. Swobodę przepływu osób, swobodę przepływu kapitału, usług i towarów. Ja bym chciał, żeby na tym poziomie pozostała, czyli dalsza integracja i dalsze tworzenie prawa, które miałoby powodować, że rzeczywiście ta opieka zdrowotna byłaby w różnych krajach, miałaby być taka sama. Oczywiście nie byłaby. I nawet jeżeli intencja jest szczytna, tak, żeby polscy pacjenci mogli się leczyć we Francji czy w Belgii na takich samych warunkach jak Belgowie czy Francuzi, to diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. Mogłoby się szybko okazać, że pieniądze, które są w Narodowym Funduszu Zdrowia, bardzo szybko by się skończyły. I ci, którzy byliby tutaj w kraju, chcieliby korzystać z tych podstawowych usług medycznych, mogłoby się bardzo szybko okazać, że kolejka do tych usług wynosiłaby nie rok, 2, 3, 5 czy 10, a czasami nawet pewnie 15. Mam nie tylko służbę zdrowia. Może pozostańmy przy tym, co jest. Sprawiedliwość. Nie jestem zwolennikiem dalszej integracji na różnych poziomach. Czy na poziomie polityki fiskalnej, czy na poziomie polityki monetarnej, czy na poziomie polityki sądowniczej. Uważam, że Unia powinna być w tych podstawowych obszarach, do których została stworzona, powinna być rzeczywiście dopracowana, natomiast nie powinniśmy dalej pogłębiać tej integracji. Pan Robert Iwaszkiewicz, Nowa Prawica, Janusza Korwin-Mikkego. Nie ulega wątpliwości, że Nowa Prawica jako jedyna w tym gronie chyba nie zamierza ani dodawać kompetencji czy przywilejów Parlamentowi Europejskiemu czy w ogóle instytucjom europejskim, a zamierza je odbierać. Na pewno chcemy odebrać gospodarkę urzędnikom i przekazać ją przedsiębiorcom, bo oni najlepiej wiedzą, jak gospodarzyć. A chcemy odebrać służbę zdrowia urzędnikom i przekazać ją pacjentom i lekarzom. Ale nie jest w kompetencjach Unii Europejskiej póki co, więc nie ma czego odbierać. Dziękuję za przerwanie. A służbę zdrowia z pewnością będziemy chcieli odbierać, czy to w Unii Parlamentarnej, czy w polskim parlamencie. Bo no, na pewno nie będziemy jej przekazywać pseudoekspertom unijnym. To, jak gospodarują urzędnicy czy politycy, mamy przykłady na każdym kroku. To jest korupcja za korupcją, to jest afera goni aferę. Na pewno nie będziemy zwolennikami przekazywania kolejnych uprawnień urzędnikom. Ostatnio Donald Tusk mówił, że trzeba zwalczać Nową Prawicę, że PO przystępuje do kasowania Korwina, bo jest zagrożeniem. Ja odbiegamy od tematu. Bo jest zagrożeniem, to jest dokładnie to się z tym wiąże. I my się zgadzamy z tym, że jesteśmy zagrożeniem dla właśnie obecnego establishmentu i bardzo dobrze, że oni o tym wiedzą i że się nas boją. Dziękuję bardzo pan Janusz Dobrosz, Solidarna Polska. Myślę, że nie tylko jedyne ugrupowanie, które ma bardzo poważne wątpliwości co do już obecnych kompetencji Unii Europejskiej wobec Polski, szeroko pojętych instytucji europejskich, ale może na inne kwestie patrzymy trochę inaczej, jak prawica, nowa prawica. Mi się wydaje, że przede wszystkim jakby nie dostrzegamy tego, że to, co było na samym początku, tym głównym celem powstania integracji jest, załamuje się, coraz bardziej bogaci ciągną do siebie, coraz bardziej dysproporcje pomiędzy tymi biedniejszymi krajami następują, a to wynika właśnie z takiej biurokratycznej integracji. Ale my jako biedni panie redaktorze, no gdybym ja panu zaoferował tak, ja panu dam 10 zł ze swojej kieszeni,
prawda? Bo 1% z budżetów krajów unijnych idzie do budżetu, prawda, Unii Europejskiej, a pan mi za to da 999 zł swoich, prawda? No to chyba pan na taki interes biznes nie pójdzie. Ja uważam, że my jesteśmy na tyle odpowiedzialnym narodem, że możemy w wielu kwestiach podejmować w własnym zakresie decyzje. I oczywiście tutaj pan poseł Zasada też, nawet jeśli chodzi o kwestie służby zdrowia, bo to jest newralgiczny punkt naszej polityki, to też tak od dziś, od jutra się tego zrobić po prostu nie da. I następna rzecz. Proszę zauważyć na pewną dysonans i alogiczność. Z jednej strony się mówi tak, w samorządzie w Polsce lepiej się będzie wydatkowało pieniądze jak w centraliach w Warszawie. I słusznie. To dlaczego teraz Warszawa ma gorzej wiedzieć, jak wydatkować własne środki, niż Bruksela? No to jest zupełna alogiczność. Pan Aleksander Krajskant, Ruch Narodowy. My uważamy, że należy zrobić wszystko, żeby z Unii Europejskiej odzyskać kompetencje, które delegowaliśmy tam w 2004 roku i następnie w 2009 roku. Państwo polskie powinno być jedynym suwerenem na naszych terenach. Żadna brukselska biurokracja, żadni unijni komisarze nie powinni nam rozkazywać, jak mamy żyć i jak mamy gospodarować we własnym kraju. To oznacza wyjście z Unii Europejskiej? Tak, docelowo tak. Dalszy proces delegacji kompetencji na poziomie unijnym jest wspieraniem, to trzeba powiedzieć otwarcie, tendencji do tworzenia unijnego superpaństwa i działaniem antynarodowym. Należy to głośno podkreślić, że to wolne, suwerenne państwa europejskie są podmiotem polityki międzynarodowej, a nie taki ponadnarodowy potworek, który odbiera wolność narodom europejskim, wspierając tendencje odśrodkowe i degrengoladę cywilizacji europejskiej. A te miliardy euro, które dostajemy z Unii, no szkoda byłoby to stracić. Dzisiaj dostajemy miliardy euro, natomiast warto pamiętać o tym, że za kolejnych kilka lat to my będziemy dawali miliardy euro, ponieważ prędzej czy później będziemy płatnikiem, jednym z głównych płatników do budżetu. Będziemy bardzo bogaci. Chciałbym, natomiast mam co do tego spore wątpliwości i myślę, że wielu Polaków, którzy racjonalnie na tą sprawę patrzą, też. Dlatego my jesteśmy przeciwni odbieraniu Polakom kontroli nad naszym państwem. Dziękuję bardzo. Pan Dawid Jackiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Ja uważam, i jest to zapisane w programie Prawa i Sprawiedliwości, takie stanowisko całej mojej formacji politycznej, że te kompetencje, które dzisiaj posiada Unia Europejska, Parlament Europejski są absolutnie wystarczające, w niektórych obszarach wręcz zbyt duże. To powoduje często przerost biurokracji, przerost zupełnie niepotrzebnych zakazów, nakazów, dyrektyw, rozporządzeń, zarządzeń, różnego rodzaju aktów prawnych, które tłamszą i duszą ten europejskiego ducha przedsiębiorczości. My przestajemy być konkurencyjni. Proszę zauważyć, że europejska gospodarka przestaje być konkurencyjna w stosunku do amerykańskiej czy do gospodarek azjatyckich. Ubiegły rok, 2013, to ujemny przyrost. Produkt krajowy brutto na poziomie 0,5%, gdzie amerykańska gospodarka rozwija się w tempie 2 do 3%. No, akurat ostatnia amerykańska gospodarka miała fatalne wyniki. 2 do 3 w porównaniu z kwartale. No ale dobrze, to mówię za 2013 rok, zapewne 2013 rok. Azjatycka, chińska 7,5%. W związku z powyższym, im większe możliwości, aby biurokracja europejska stanowiła o różnego rodzaju zapisach dotyczących zwłaszcza rynku gospodarczego, zwłaszcza spraw finansów, tym mniejsze szanse na to, abyśmy byli konkurencyjni wobec innych gospodarek. To jest pierwsza rzecz i druga rzecz. Trzeba bardzo wyraźnie rozróżnić wysokie standardy, które chcemy wdrażać w Polsce, na przykład te dotyczące służby zdrowia. Tu się zgadzam. Trzeba czerpać z przykładów europejskich. Czymś innym jest oddawanie coraz to większych obszarów suwerenności naszej autonomii decyzyjnej w ręce urzędników Unii Europejskiej. Na to się nie zgadzamy. Pan Bogdan Zdrojewski, Platforma Obywatelska. Polska bardzo zyskała na przynależności do Unii Europejskiej i mamy tego świadomość, powinniśmy to sobie cenić. I patrzeć na procesy integracyjne, tak jak one następują zarówno na skutek legislacji, czyli traktatu lizbońskiego, jak i również na skutek procesów, które zachodzą w państwach członkowskich. Z mojego punktu widzenia ten traktat za krótko obowiązuje, aby w chwili obecnej podejmować decyzję o jego zmianie. To po pierwsze. Po drugie uważam, że mądra integracja jest w interesie państwa polskiego, jest fragmentem polskiej racji stanu. Natomiast oczywiście integracja dla samej integracji nie miałaby sensu. My musimy liczyć każdy koszt każdego przedsięwzięcia, każdej dyrektywy. Nie zawsze się to dzieje, a trzeba pamiętać, że ponosimy od czasu do czasu poważne właśnie koszty wynikające z procesów także integracyjnych. Koszty i zyski.
Według mnie w następnej kadencji, w następnym czasie, w następnej perspektywie 2014-2020 zdarzy się bardzo wiele. Polska po raz ostatni uzyska gigantyczne środki finansowe na wsparcie dla rozwoju regionów. Otrzymamy także wsparcie legislacyjne wynikające z zmian dyrektyw, które będą dostosowaniem polskich przepisów prawa do tych założeń, tych toków prac, które są w chwili obecnej w Parlamencie Europejskim. Nie przyspieszałbym tego procesu ponad miarę. Nie doprowadzałbym do nadwyrężenia także polskiego procesu legislacyjnego rzeczy, które są dla nas niekorzystne i bardzo bym uważał na wszystko to, co się w Brukseli zdarzy. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy pierwszą turę naszych odpowiedzi. Do następnego pytania. Chciałem zapytać Państwa o euro. Ja wiem, że to europarlamentarzyści nie będą decydowali o tym, kiedy przyjmiemy euro, ale to jest tak fundamentalna i tak ważna sprawa dla Polski, że chyba nasi widzowie powinni poznać Państwa zdanie na temat przyjęcia euro. Czy jak najszybsze przyjęcie euro byłoby dla Polski korzystne? Pani Anna Kubica. Zdecydowanie tak. W momencie, kiedy będziemy w stanie i spełnimy wszystkie warunki do przyjęcia euro, to powinno nastąpić jak najszybciej. Ja niestety mam trochę żal do polskiej klasy politycznej, że debata odbywa się o to, czy wprowadzić euro. Ja chciałam tylko przypomnieć, że decyzja o wprowadzeniu euro zapadła już w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W traktacie ateńskim podpisanym zobowiązujemy się do przyjęcia całego prawodawstwa unijnego, w tym między innymi traktatu o Unii Gospodarczo-Walutowej, który mówi, że obowiązkiem między innymi Polski jako kraju wstępującego do Unii jest przyjęcie waluty euro. Waluta euro powinna być wprowadzona w Polsce jak najszybciej. Europa plus Twój ruch jest za jak najszybszym wprowadzeniem euro do Polski. Z wprowadzenia euro będą dla Polski same korzyści. Zniknie ryzyko walutowe czy koszty wymiany walut. NBP chyba w 2012 roku sporządziło raport, w którym było wskazane, że wprowadzenie euro do Polski spowodowałoby wzrost PKB o mniej więcej od 0,2 do 0,4%. Przypomnę, że w zeszłym roku to PKB jest na poziomie 1,6, więc byłby to zdecydowany wzrost. Co więcej, należy pamiętać, że wprowadzenie euro umożliwiłoby zdecydowanie dodatkowe inwestycje zagraniczne, jak również dałoby bezpieczeństwo dla Polski, w szczególności dla polskich eksporterów eksportujących produkty do krajów unijnych. Nie mówię już o bezpieczeństwie gospodarczym związanym z ewentualnym naruszeniem granic ewentualnie przez Rosję i bezpieczeństwie, które euro dawałoby Polsce. Pani Lidia Geringer-Goldenberg. Otóż parlament ma dużo do powiedzenia w kwestii przyjęcia przez dany kraj konkretnej waluty. Sama doskonale sobie przypominam poszczególne głosowania w parlamencie o przyjęciu przez Maltę, przez Cypr, przez Słowenię. Chyba nie jeżeli chodzi o termin przyjęcia, my o tym rozmawiamy. Przyjęcie konkretnie i decyzję finalną to podejmuje i parlament, i podejmuje Rada. Natomiast jeśli chodzi o Polskę i przyjęcie euro, to warto by sobie uzmysłowić, dlaczego w ogóle wymyślono tę strefę. To jest strefa tanich kredytów. W związku z czym, jeżeli Europejski Bank Centralny daje kredyty na 0,25%, to żaden bank nie daje takich możliwości. Dlatego to byłaby ogromna szansa dla naszych przedsiębiorców, żeby się rozwijać. Natomiast Polska się nie przystosowała jeszcze do tego, żeby przyjąć kryteria z Maastricht. Co więcej, te kryteria wymagają nie tylko czasu i reformy finansów publicznych, ale potem jeszcze w tak zwanej strefie RM2, zamrożona gospodarka spędza 2 lata. Gdyby liczyć najbardziej szybki i optymistyczny scenariusz dla Polski, to jest to po 2020 roku, jeżeli w ogóle. No ale czy powinniśmy robić wszystko, żeby przyspieszyć ten moment? Po pierwsze, mamy obowiązek. Zobowiązaliśmy się do tego w traktacie i Polska jest jedynym krajem, który nie wyznaczył jeszcze hipotetycznej daty wejścia. Ale w traktacie nie zobowiązaliśmy się do kiedy? Tak, ale zobowiązaliśmy się do wyznaczenia daty. Tego jeszcze nie zrobiliśmy, jako jedyny kraj w Unii. Pan Zbigniew Skowron, PSL. Ja myślę, że jeszcze za wcześnie jest, żebyśmy wprowadzili walutę euro, ponieważ mamy dość znaczny dług publiczny, nieuporządkowane finanse publiczne, należy je po prostu uporządkować. Jeżeli uporządkujemy po prostu w wielu sferach gospodarczych finanse publiczne, jeżeli zlikwidujemy po prostu ujemny bilans handlowy, związana jest sprawa z inflacją. Jeżeli będzie waluta bardziej stabilna, a stabilna będzie nasza gospodarka, to wówczas, jeśli będziemy przygotowani, to możemy
wprowadzać euro. Ja myślę, że dopiero gdzieś w granicach 5-6 lat takie przewidywania są u ekspertów. Dopiero jeżeli będzie gospodarka w dalszym ciągu się dobrze rozwijać i współpraca gospodarcza będzie, to będzie można wprowadzić euro. Myśmy przez ten kryzys gospodarczy światowy, ze względu na to, żeśmy nie weszli do strefy euro, przeszliśmy, można powiedzieć, gładko. To tylko dlatego, że nie weszliśmy w strefę euro. Mamy przykłady po prostu innych państw, które w strefie euro, jak na przykład Grecja czy Portugalia, weszły szybko w strefę euro i stąd dość znaczne problemy gospodarcze, prawda, gdzie Grecji groziło upadkiem. Krótko mówiąc, czekamy. Czekamy i trzeba przygotować się. Dlatego, że mieli swoje własne problemy. No to nie euro jest powodem kryzysu w Grecji. Ale sprawa gospodarki. Euro uratowało Grecję. No dobrze, ale to już o Grecji może nie będziemy teraz rozmawiać. Pan Artur Zasada. Pozwolicie Polska państwo, razem. Że zacytuję klasyka Miltona Friedmana, który powiedział, że z euro jest tak jak z socjalizmem, że to jest piękna idea, która się nie sprawdza w praktyce. Euro rzeczywiście się nie sprawdziło w praktyce i nie sprawdza się w tych krajach, które przyjęły euro. Okej, okay. Sprawdziło się w tych krajach, które są silne gospodarczo i które rzeczywiście na tym, że posiadały euro, zyskały, takie kraje jak Niemcy. Wszystkie słabe kraje, proszę popatrzeć, te kraje, które najbardziej ucierpiały w czasie kryzysu w Europie, w Unii Europejskiej, to były właśnie małe kraje, które posiadały euro. Grecja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Cypr. Te kraje rzeczywiście musiały się zderzyć z kryzysem i ten kryzys ale przez był wiele lat potęgowany tym, że posiadały euro. To jest bardzo prosta zasada. Czyli duży kraj, silny kraj, jakim są Niemcy, zyskuje na tym, że po pierwsze jest silny gospodarczo, a posiada słabą walutę. Euro jest słabą walutą i dzięki temu są w stanie eksportować swoje towary, są w stanie eksportować samochody Audi, Mercedesy czy towary Siemensa za granicę. Gdyby posiadali markę niemiecką, to oczywiście by się to nie udało. Z drugiej strony Grecy, którzy mają gospodarkę opartą na turystyce, nie są w stanie przyciągać klientów, bo posiadają euro, które tak naprawdę nie jest częścią ich własnej polityki monetarnej. Całe szczęście, że euro nie mamy. W kryzys przeszliśmy suchą nogą, dlatego że trzy czynniki się na to złożyły. To była kwestia tego, że mieliśmy eksport i dzięki temu był eksport, że była dewaluacja złotówki, dlatego że mieliśmy inwestycje i że Polacy dalej kupowali, była konsumpcja czyli wewnętrzna. Z euro się nie śpieszymy, a nie chcemy przyjąć nie, może być euro w Polsce jeden dzień później, kiedy polska gospodarka będzie silniejsza od gospodarki niemieckiej. Pan Robert Iwaszkiewicz, nowa prawica Janusza Korwin-Mikkego. Tak jak każdy monopol, tak monopol jednej waluty jest zgubny dla rynku. Tym bardziej, że pieniądz ma wpływ na każdą branżę, na każdy rodzaj handlu czy usług. Uważam, że tak jak każdy towar, również waluty poszczególnych krajów powinny ze sobą konkurować na wolnym rynku. Mówi się, że z wprowadzenia euro kraje, które to zrobiły, są zadowolone. No, według mnie jest to manipulacja, bo zadowolenie nie jest policzalne. Policzalne jest natomiast to, że w każdym z tych krajów nastąpił gwałtowny wzrost cen, gwałtowny wzrost kosztów życia. Policzalne jest to, jest kryzys w Grecji. Nawet Niemcy, główny orędownik euro, zaczynają mówić o powrocie do marki niemieckiej. Nowa prawica uważa, że wycofanie się z parytetu złota było jednym z największych błędów ekonomicznych ostatnich dziesięcioleci. Powrót do parytetu złota, poszczególnych walut, a przede wszystkim naszej waluty, na pewno bardzo dobrze wpłynie na, zagwarantuje stabilność waluty, uniemożliwi politykom manipulacje przy walucie, czy wręcz uniemożliwi drukowanie pustego pieniądza. Pan Janusz Dobrosz. Znaczy, każde państwo ma jakby dwa takie główne aspekty, które powodują, że jest w jakiś sposób sterowalność możliwa danego państwa gospodarcza, jego bezpieczeństwo i narzędzia. Te narzędzia to są podatki, polityka budżetowa i pieniądz. Co do podatków, w jaki sposób już Unia Europejska ingeruje w nasz system podatkowy, bo mamy VAT narzucony i inną sferę, która się z tym wiąże. No, pakt stabilizacyjny. Też już w tym uczestniczymy, mimo że w sferze euro nie jesteśmy. A chciałem powiedzieć, że poza tym, że jakbyśmy wchodzili do euro, to jeszcze musimy
z naszych rezerw walutowych zrezygnować. To jest ponad 100 miliardów dolarów, różnie się to szacuje, a dług nam przecież nikt nie niweluje tego długu, którego my posiadamy, niestety. Więc to jest jakaś manipulacja zupełna i mi się wydaje, że to euro to jest taka recepta pod tytułem aspiryna dla Niemca, który ma katar i aspiryna dla Greka, który ma zapalenie płuc albo gruźlicę. Tego się po prostu nie da ze sobą skorygować. To już się w praktyce nie sprawdziło. I ja nawet postuluję, i w Solidarnej Polsce jest taka myśl, bo się mówi, że referendum zadecydowało. Referenda były w Irlandii kilkakrotnie do skutku, póki się za Unią Europejską nie opowiedziano. To my mówimy, będzie referendum jeszcze jedno o nieprzyjęciu na przykład euro. No i możemy dyskutować. Jak się wtedy zmieniało sytuację i grę w trakcie gry? No to tak samo teraz. I proszę Państwa, gospodarka światowa i europejska dlatego też nieco, no, niestety zwalnia, bo z jednej strony Chiny stały się fabryką świata, a Stany Zjednoczone, jako że mają walutę światową, drukują sobie dodatkowe pieniądze bez pokrycia i my w tym mamy euro jeszcze przyjmować. Pan Aleksander Krejskand, Ruch Narodowy. Oczywiście przyjęcie euro jest jednoznacznie niekorzystne dla Polski. Własna waluta jest jednym z podstawowych atrybutów suwerenności państwa, są podstawy politologii. Zrzeknięcie się do prawa do kontroli nad własną walutą stawia Polskę w sytuacji zależności od ośrodków decyzyjnych, które nie znajdują się w Polsce. Mam tutaj na myśli Europejski Bank Centralny, którego siedziba mieści się, co symboliczne, w Frankfurcie nad Menem i który kontroluje gospodarki 18 państw strefy euro i będzie kontrolował coraz bardziej. Zaś sam eurosystem jest w zasadzie takim poletkiem do realizacji interesów dwóch największych państw Unii Europejskiej, czyli Niemiec i Francji, które uzależniają po prostu od siebie gospodarki państw, inwestując tam i owszem, ale traktując te państwa jako rynki zbytu i odbierają tym samym tym państwom ekonomiczną suwerenność. Dlatego też my jako Ruch Narodowy, niezależnie od tego, czy Polska wypełni kryteria konwergencji, czy nie, i niezależnie w jakiej perspektywie czasowej, nie zgodzimy się na przyjęcie waluty euro. Chciałem jeszcze dodać, że tutaj jest mówione o tym, że myśmy się wypowiedzieli na temat przyjęcia euro. Otóż ja i moje pokolenie się nie wypowiedzieliśmy, bo w tamtym okresie nie mieliśmy jeszcze prawa głosu. Ja w ogóle nie poczuwam się do odpowiedzialności za decyzję, którą podjęło pokolenie wyżej. Pan Dawid Jackiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. W chwili obecnej nie widzę żadnego uzasadnienia dla przyjęcia unijnej waluty. Ona, czy strefa euro, boryka się z bardzo poważnymi problemami. Tego nie trzeba nikomu tłumaczyć. Wiemy doskonale, o czym mowa. I do momentu, do którego strefa euro i państwa uczestniczące w tej strefie nie uporają się z tym problemem, nie ma potrzeby, abyśmy w nieodpowiedzialny i bezmyślny sposób zechcieli w tym momencie, w obecnej chwili, wejść do strefy euro. Nie widzę też takiej potrzeby w perspektywie najbliższych lat, w perspektywie najbliższych kilkunastu być może lat. Jeśli już nastąpi taki moment, to tylko w drodze referendum, gdzie całe społeczeństwo będzie miało prawo wypowiedzieć się w tej sprawie. Co więcej, jeśli mamy wejść do strefy euro, wiemy, że są ściśle określone kryteria ustanowione przez Europejski Bank Centralny, ale jest też taki obszar uzgodnień, które państwa członkowskie, wchodząc do strefy euro, mogą wynegocjować. Nie widzę możliwości, abyśmy wstępowali do strefy euro, zanim nasz kraj, nasze państwo, nasi reprezentanci nie wynegocjują takich warunków, które spowodują, że społeczeństwo w tej konsekwencji wejścia do strefy euro nie będzie ubożało, a zatem muszą być wyrównane do poziomu, proporcjonalnie do poziomu wzrostu cen, renty, emerytury, wynagrodzenia. To jest podstawowy warunek. Nie może się to odbić na kieszeni przeciętnego podatnika, na mieszkańców naszego kraju. I druga sprawa, to, że nie przyjęliśmy strefy euro, daje nam możliwość wyboru tego, czy chcemy wchodzić do Unii Bankowej, czy nie. Na szczęście nie musimy tego dzisiaj robić, bo Unia Bankowa obciążyłaby nas, europejski nadzór bankowy obciążyłby nas kosztami kryzysu w innych bankach, w innych strefach Unii Europejskiej. To byłoby dla nas skrajnie niekorzystne i uderzało w nasz system bankowy. Czy powinniśmy się śpieszyć z euro? Pan Bogdan Zdrojewski, Platforma Obywatelska. Przyznam, że zmartwiła mnie ta wymiana zdań, dlatego że świadczy ona o tym, że nie zbudowano kryteriów do oceny tego procesu, jak i również nie zwraca się uwagi na to, co się stało do tej pory. Panu chcę odpowiedzieć a propos tego pokolenia wyżej. No, pokolenie wyżej podjęło decyzję o wyprowadzeniu armii radzieckiej z terenów państwa polskiego. Pokolenie wyżej podjęło decyzję o likwidacji cenzury. Pokolenie wyżej zadecydowało, że jesteśmy w strukturach NATO. Pokolenie wyżej zadecydowało, że jesteśmy w Parlamencie Europejskim. Pokolenie wyżej zadecydowało także, że będziemy coraz silniejszą gospodarkę budowali. Dziś bez wątpienia strefa euro nie jest dla nas zbyt korzystna. Natomiast będzie korzystna wówczas, kiedy wypełnimy pewne kryteria, będziemy w tej strefie bezpieczni.
Czynimy to w tej chwili i według mojej oceny to przygotowanie, które powinno finalizować się w określonym czasie, powinno oznaczać wypełnienie też tych międzynarodowych przyrzeczeń, które Polska dokonała. W najbliższym czasie powinien być podany termin wejścia do strefy euro, nawet jeżeli będzie to tylko i wyłącznie termin instruktażowy. Trzeba w tym czasie przeprowadzić poważną debatę, zbudować solidne kryteria, które spowodują, że także przy takim stoliku aż takich różnic w opiniach, krótko mówiąc, nie będzie. Dziękuję bardzo. Kończymy temat euro. Mam dla Państwa chyba najtrudniejsze pytanie. A mianowicie chciałem poprosić Państwa o to, żebyście wytłumaczyli albo przekonali naszych widzów, żeby poszli na te wybory. Żebyśmy spróbowali powiedzieć im, dlaczego te wybory są ważne. Pani Anna Kubica. Rzeczywiście chyba najtrudniejsze pytanie, które mogło dzisiaj paść. Dlaczego wybory do Parlamentu Europejskiego w szczególności cieszą się tak niską frekwencją? W tej chwili szacunki są, że ona będzie na poziomie nawet 19%. Ja rozumiem pewną frustrację albo dużą frustrację naszego społeczeństwa, które twierdzi, że nie ma wśród kandydatów osób odpowiednich, pasujących im preferencjom. Natomiast ja pragnę wszystkich przekonać, że tutaj z okręgu dolnośląsko-opolskiego jest nas 90 osób kandydatów. Nie wierzę, że jeżeli dobrze by ktoś nie poszukał, nie znalazłby kandydata odpowiadającego jego preferencjom, który by był stuprocentowo reprezentantem jego w Unii Europejskiej. Ja liczę na to, że ta frekwencja będzie wyższa. Jeżeli ktoś uważa, że głosowanie jest głosem na kogoś, do kogo się nie ma przekonania, pragnę powiedzieć, że no jedynym głosem zmarnowanym to jest głos, który nie trafi do urny wyborczej. Kolejnym jakby argumentem namawiającym do udziału w Unii Europejskiej to jest pewna odpowiedzialność, może to zabrzmi trochę patetycznie, ale za naszych przodków. Znaczy mojej babci i mojemu dziadkowi nie śniło się, że będą mieli możliwość wybierania polskiej reprezentacji do organów Unii Europejskiej, więc bądźmy wobec nich lojalni i wypełnijmy ten obowiązek, który ciąży na nas w dniu dzisiejszym. Pani Lidia Geringer de Odenberg. Jak pani by zachęciła Polaków do pójścia do urn? Polacy długo walczyli o to, żeby mieć wolne wybory. Jak je wywalczyli, przestali się kompletnie interesować wybieraniem kogokolwiek, bo nasza najwyższa frekwencja jest w wyborach prezydenckich, kiedy połowa społeczeństwa w ogóle nie idzie na wybory. Co to jest za wysoka frekwencja? To jest skandaliczna frekwencja. Średnia frekwencja wyborcza w 2009 roku w Unii Europejskiej wynosiła 46%, i to my się do tego przyczyniliśmy, że była tak niska. Kraje dojrzałej demokracji powyżej 50% w wyborach europejskich, do 92% w niektórych krajach obecnych i głosujących świadomych obywateli było. Też obawiam się o niską frekwencję, bo Polacy nie rozumieją, że wybierają swoją przyszłość. To jest przyszłość. Nie wybieramy konkretnego kandydata, ale za tym kandydatem idą pewne decyzje. Wiadomo, że w Parlamencie Europejskim zapadają decyzje większością. Zatem liczą się naprawdę tylko duże grupy, które razem ze sobą współpracują i one narzucają większość. Myślę, że trzeba by było uzmysłowić sobie to, że na przykład za 5 lat może nie być Unii. Może nie być Unii, bo jeżeli Parlament Europejski przestanie funkcjonować gładko, to znaczy proces decyzyjny zostanie zatrzymany. Belgijskie media mówią o tym, że Parlament Europejski z taką dużą grupą eurosceptyków może przypominać małpę z brzytwą, to naprawdę po 5 latach będzie argument do tego, żeby Unia Europejska przestała istnieć. To jest wybór przyszłości. Jeżeli was przyszłość, drodzy Państwo, nie obchodzi, nie idźcie na wybory. Pan Zbigniew Skowron, Polskie Stronnictwo Ludowe. Zastanawiałem się tak, jako człowiek, to tyle lat pracuję. W tamtych warunkach żeśmy po prostu chodzili na wybory, gdzie 90% uczestniczyło w wyborach. Natomiast w wolnej Polsce, kiedy można po prostu przez głosowanie zmieniać kolejne po prostu rządy, zmieniać kolejnych przywódców, prawda, to w tej demokracji nie chodzimy. Ale dlaczego? Takie jest pytanie, sobie zadałem, dlaczego? Jak się rozmawia z nimi, no to każdy patrzy w telewizji. Nie ma, kolejne rządy się zmieniają, kolejne wybory są i nie ma poprawy.
ludzie są sfrustrowani, młodzież jest sfrustrowana, nie ma. Zauważył pan poprawę? Jest poprawa, ale jest szereg ludzi niezadowolonych po prostu, jeśli idą do wyboru, głosują na odpowiednich ludzi i nie są. Ale co zrobić, żeby poszli do tych wyborów? Więc co zrobić, ażeby po prostu mamy przyglądali tydzień. Się szczególnie tym osobom, znają swoje środowiska, kto w danym środowisku pracuje, kto po prostu jakim jest człowiekiem, czy dba o interesy naszego kraju, czy będzie go reprezentował w sposób obiektywny, solidny i będzie pracował dla tego kraju, tylko nie po to, żeby tylko pojechać tam i się zaprezentować, tylko problemy gospodarcze, problemy Polski, problemy Polaków, żeby tam, że tak powiem, przez pryzmat tej wiedzy tam dostosować do warunków Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan Artur Zasada, Polska Razem. Jarosława Gowina. Jarosława Gowina. 19%. Rzeczywiście takie są prognozy dotyczące frekwencji. Tylko czy tak naprawdę my powinniśmy uderzyć się w pierś, czy ci, którzy takie prawo w Polsce najpierw zaproponowali, a później uchwalili taką ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego, która powoduje, że głos oddany na przykład we Wrocławiu jest tak de facto na kandydata w Bydgoszczy, a głos oddany na kandydata w Bydgoszczy jest na kogoś z Gdańska. To jest zupełnie absurdalna ordynacja wyborcza. Nikt jej nie rozumie. Panie redaktorze. Tak, ale mamy tydzień do wyborów i wytłumaczmy ludziom, że to są ważne wybory. Jak to zrobić? Nie, najpierw trzeba zmienić prawo i doprowadzić do tego, żeby ludzie wiedzieli tak naprawdę, że głosując we Wrocławiu, głosują na kogoś we Wrocławiu. Mamy dzisiaj rzeczywiście tydzień do wyborów i mamy taką oto alternatywę. Albo pójdą głosować, albo nie. Żyjemy w wolnym kraju. Rzeczywiście w czasach komuny 90% chodziło, bo musiało. Dzisiaj, szanowni państwo, jak chcecie pójść zagłosować, to głosujcie. Jak nie chcecie głosować, to nie głosujcie. A jak chcecie zagłosować na partię, która jest oparta na wolnym rynku i na wartościach rodziny, to zagłosujcie oczywiście na Polskę Razem Jarosława Gowina. Jeżeli uważacie, że są lepsze inne partie, to macie tutaj do wyboru 9 czy 8 różnych innych komitetów. I możecie z tych komitetów wybrać. Ale jak, szanowni państwo, nie chcecie pójść zagłosować, to nie. Jesteście wolni, żyjecie w wolnym kraju. Ja bym chciał, żeby Polska była takim krajem wolnych ludzi. Pan Robert... Ostatnio tylko wojna polsko-polska. I tak się dyskutuje. Pan Robert, Iwaszkiewicz, Nowa Prawica, Janusza Korwin-Mikkego. To, że Polacy nie chcą iść na wybory, jest to z pewnością efekt działania tych, którzy stworzyli Unię Europejską w obecnym kształcie, tych, którzy tworzą tą chorą rzeczywistość totalnej demokracji. Dlatego nie chodzi na samorządowe. Dziękuję za pani za przerwanie znowuż. Znowu Unia jest winna. Tylko lewica wprowadza szum informacyjny. A szanowna pani, jeżeli chodzi o demokrację, to mogliśmy się przekonać na przykład w czasie ostatniej Eurowizji, gdzie polski zespół w Wielkiej Brytanii zajął pierwsze miejsce głosami publiczności, ale nie otrzymał żadnego punktu, bo jury musiało się wykazać poprawnością polityczną. Porozmawiajmy o tych wyborach. Dziękuję. Jeżeli chodzi o wybory, prezydent Komorowski ostatnio mówił bodajże za Cebosem, że 89% Polaków popiera Unię Europejską. Podobne badania wykonane na Zachodzie mówią, że 35% Polaków popiera Unię Europejską. W tej chwili sondaże pokazują 19-procentowy udział w frekwencji w najbliższych wyborach. I z jednej strony mamy policzalną frekwencję, a z drugiej strony mamy euroentuzjazm, którego nijak nie da się policzyć. Więc jeżeli to nie jest manipulacja, to ja się pytam, co to jest. A kampania do Parlamentu Europejskiego jest bardzo emocjonująca, gra na emocjach i uważam, że powinni ludzie iść tylko ci, którzy są świadomi. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Dobrosz, Solidarna Polska, Zbigniewa Ziobro. W 1919 roku były pierwsze wybory w niepodległej Polsce do Sejmu Ustawowczego. Wtedy frekwencja wynosiła 80%. Nie było samochodów, telefonów komórkowych, na furmankach i na piechotę ludzie szli do urn, a Polska składała się z kraju, który było mniejszości narodowych. To jest ten probierz, który pokazuje, jak dramatycznie to wszystko wygląda. Bo oczywiście są przyczyny tego. Ludzie są bierni, ludzie są obojętni, bo według tego, co kiedyś zaraz po wyborach tych komunistycznych mówiono, to było tak. Urna to jest taka skrzynka. Wrzucasz Mikołajczyk, wyskakuje Gomułka.
I proszę Państwa, to polega na tym, że deklaracje przed wyborami są zupełnie inne, jak potem idzie ta realna polityka. I ludzie coraz bardziej od polityki się odsuwają, odsuwają się od nas, wszystkich wrzucają do jednego wora, prawda? I dlatego potem mówią, a co ja będę wspierał takiego czy tamtego, skoro ja nie wiem, co on naprawdę zrobi, prawda? To jest nieobliczalne. Co zrobić, żeby a no właśnie trzeba autentycznie ludzi oceniać za poglądy i za to, co robi. Bo partie polityczne są swoistymi wehikułami politycznymi. Natomiast jeśli chodzi o poglądy, to jeżeli ktoś był przeciwko Unii Europejskiej i dalej jest, to jest, można powiedzieć, autentyczny. Kto był za Unią Europejską, za taką gospodarką, też jest. A jeżeli to się zmienia cały czas i jest płynne pod teatr polityczny, no to ta frekwencja będzie coraz niższa i może kiedyś będzie taka, że tylko same sztaby wyborcze się ze sobą spotkają i będą wzajemnie na siebie głosować. Dziękuję. Pan Aleksander Krejskant, Ruch Narodowy. Czy pan będzie zachęcał Polaków do pójścia do tych wyborów? Będę zachęcał na pewno tych, którzy będą głosowali na racjonalne komitety, czyli komitety eurosceptyczne, nie komitety, które chcą doprowadzić Polskę do upadku i Europę do upadku. Natomiast ja bym chciał też, bo tutaj wszyscy postawili swoją diagnozę, ja mam troszeczkę odmienną diagnozę przyczyny, dla jakiej jest tak spodziewana tak niska frekwencja. Mi się wydaje, że jest to wina właśnie naszych elit politycznych, które są po prostu oderwane od spraw codziennych obywateli i dlatego też Polacy nie czują, że mogą na cokolwiek wpłynąć, bo są niesłuchani zwyczajnie. My jesteśmy jako ruch sprzeciwu tego najlepszym przykładem. Polacy widzą ciągle te same twarze, ten sam konflikt między głównymi siłami politycznymi, który jest tak naprawdę konfliktem pozornym. Dlatego my uważamy, że niska frekwencja będzie dla nas korzystna. I nie ukrywamy tego, że nam nie zależy na tym, żeby ludzie masowo poszli do urn wyborczych. Nam zależy na tym, żeby elektorat eurosceptyczny poszedł do urn wyborczych. A to wynika z tego, że my nie traktujemy Unii Europejskiej jako instytucji, która szanuje głos obywateli, więc my też nie będziemy szanowali, tych głosów, które są proeuropejskie. Unia Europejska, tak jak powiedział pan Dobrosz, nie szanowała wyboru Irlandczyków, dlatego też my będziemy manifestowali brak zaufania do Unii. Pan Dawid Jackiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Dopóki jesteśmy członkiem tej wspólnoty, musimy odgrywać tam znaczącą i istotną rolę. Nie możemy być państwem, które się biernie przygląda temu, jak Parlament Europejski czy inne instytucje europejskie podejmują decyzje rzutujące czy skutkujące w naszym życiu, codziennym życiu. Musimy wystawić tam i wybrać taką reprezentację, która będzie w stanie walczyć o polskie interesy, o polskie sprawy. Apeluję dzisiaj do tych wszystkich, którzy mają wątpliwości. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że dzisiaj rozmawialiśmy tutaj o tym, jak wielkie kompetencje ma Parlament Europejski. Jak być może nawet zbyt wielkie. I dzisiaj chcemy poprzez naszą nieobecność przy urnach wyborczych oddać tylko możliwość podejmowania tych decyzji, wykorzystywania tych kompetencji ludziom przypadkowym, ludziom, którzy dostaną się tylko dlatego, że będzie niska frekwencja i wystarczy im 1000, 2, 5 tysięcy głosów, żeby dostać się do Parlamentu Europejskiego? Otóż jeśli chcemy, aby te kompetencje Parlamentu Europejskiego były realizowane sensownie, mądrze i w naszym interesie, to musimy tam wybrać odpowiednich kandydatów. Więc idźcie do urn wyborczych i wybierajcie takich właśnie kandydatów. Nie piosenkarzy, nie sportsmenów, nie aktorów, z całym szacunkiem dla ich wspaniałych talentów, ale właśnie takich ludzi, którzy mają doświadczenie, kompetencje, pójdą do Parlamentu Europejskiego i będą reprezentować nasze interesy, a nie interesy jakichś lobby, jakichś mniejszości, jakichś grup, które robią to dla zabawy, dla popisu w swoich środowiskach. Z całym szacunkiem dla sportsmenów, aktorek, piosenkarzy i bokserów. Nie sądzę, żeby byli oni w stanie reprezentować nasze interesy w Parlamencie Europejskim. Jak zachęcić Polaków do pójścia do urn? Pan Bogdan Zdrojewski, Platforma. Pokazać ekipę, której Polacy nie będą się wstydzić. I patrząc na doświadczenia ostatnich lat, każdy zwrócił uwagę, że tej ekipy, która była w Brukseli, nie wstydziliśmy się. I mówię o wszystkich opcjach. Generalnie rzecz biorąc, mogę powiedzieć, że bez względu na to, jaka opcja była reprezentowana w Brukseli, nasza ekipa nie przynosiła nam wstydu, przynosiła nam zaszczyt. W wielu wypadkach wykazywała się naprawdę dużą skutecznością. Ale powiem o jednej rzeczy.
Jeżeli ktoś mnie pyta, czy nie będę się wstydzić za 20% frekwencję, powiem, że nie, nie będę się wstydzić. Będzie oczywiście to sytuacja niedobra, ale wstydziłem się wtedy, kiedy frekwencja była 100% i wszystkie głosy oddane były na Front Jedności Narodu, na PZPR. To była sytuacja wstydliwa. Dzisiaj mamy demokrację, Polacy z niej korzystają tak jak chcą, mają do tego prawo. Natomiast patrząc na ekipę Platformy Obywatelskiej w tych wyborach, na której jest Jerzy Buzek, jest Danuta Hibner, jest Janusz Lewandowski, jest Jan Olbrycht, są osoby, które posiadają Róża Thun, są osoby, które posiadają naprawdę kompetencje, które muszą sprawić, powinny sprawić, że Polska w tej Brukseli będzie naprawdę silna. I ostatnia rzecz. Frekwencja bez względu na to, czy pójdzie jeden obywatel, czy milion, będzie oznaczała i tak wybór określonego zespołu. Jeżeli będzie frekwencja 20%, to trzeba pamiętać, że każdy, kto pójdzie, zagłosuje za siebie i czterech swoich sąsiadów. Dziękuję bardzo. Nasz czas się kończy. Dziękuję Państwu za przyjście do studia, a Państwu przed telewizorami dziękuję za uwagę i zachęcam do pójścia na głosowanie. 25 maja, europejskie wybory. Do zobaczenia.